Sami Mirosław Hajda, trener Resowi po pierwszym sparingu. Trenerze, wróćmy. Dzisiaj klub ogłosił, że zostaje pan na sezon kolejny w Resowi. Dość długo czekaliśmy na ten komunikat, chociaż trenuje pan już z tym zespołem od zeszłego czwartku. Może pan zdradzić kulisy, dlaczego tak długo musieliśmy na to czekać? Czy wie pan, pewne szczegóły, sprawy były dograne dużo wcześniej. Dzisiaj żeśmy to postanowili jakby zalegalizować, że tak powiem. I stało się, myślę, że zdążyliśmy przed pierwszym meczem i to jest najważniejsze tak naprawdę. I tyle w zasadzie na ten temat. Trzeba się wziąć do pracy, bo zespół mamy rozebrany bardzo i czeka nas ciężka praca, bardzo ciężka i mozolna. I obyśmy, to nie, że jestem pesymistą, ale obyśmy zdążyli na pierwszy mecz mistrzowski. No właśnie, bo czasu jest tak naprawdę mało. Trenujecie tydzień. Jak pan oceni ten okres, no w zasadzie 10 dni trenujecie. Jak pan oceni do tej pory ruchy kadrowe i to, jak wygląda zespół w treningach? Wie pan, ja nie chcę ocenić. Ja na razie mam więcej zawodników z zewnątrz niż swoich. Także tutaj bym nie chciał oceniać. Na pewno Syra, Urynowicz, Chleb to są zawodnicy, którzy nam dadzą wartość dodaną do tego zespołu. Natomiast my potrzebujemy 4-5 konkretów takich, że bo my nie mamy czasu uczyć grać w piłkę, bo to jest pierwsza liga. My nie możemy się tym zajmować, żeby nauczać kogoś. My musimy mieć gotowych graczy, którzy ewidentnie, będzie to widać na boisku, nam wzmocnią zespół. No, dzisiaj jesteście po meczu z Widzewem Łódź. Wielu z testowanych, czy ci zawodnicy mają szansę, aby gdzieś tam zaistnieć w drużynie Resowi w przyszłym sezonie, czy to jeszcze są za wcześnie na to? Chociaż do sezonu tylko 3 tygodnie, także tak naprawdę czasu nie ma za dużo na ocenianie, tak jak pan mówi. Ja myślę, że z tych zawodników, którzy dzisiaj grali, tak naprawdę niewielu zostanie. Bo tak jak powiedziałem, my się musimy skupić na konkretach. My nie mamy dużo czasu, jak pan sam powiedział, zostało 3 tygodnie. My mamy zaraz we wtorek kolejny mecz, w piątek mamy kolejny mecz i zaraz mamy ligę i tutaj nie ma czasu na żadne eksperymenty. Pan też mówił, że zostanie pod warunkiem, że nie będziecie bić się o utrzymanie. Tak samo rozmawialiśmy z Kornelem Osyrem, który powiedział, że również nie przychodził tutaj, żeby bić się o utrzymanie. Czy w związku z tym widzi pan szansę, że ten zespół przynajmniej nie będzie się walczył o utrzymanie, a być może powalczy o coś więcej? Najpierw zróbmy drużynę. Kornel ma rację, bo każdy tu przychodzi z tych chłopaków i trenerzy mamy takie oczekiwania, żeby to była mocna drużyna, bo chciałbym, żeby to był minimum taki zespół, jaki był, który kończył ligę, bo to byli ludzie konkretni dla nas i nagle ich nie ma. I teraz my nie możemy, tak jak powiedziałem już któryś raz z kolei, że nie możemy czekać. My musimy to robić szybko, bo dla nas już liga się zbliża krokami mocnymi tutaj i my musimy zrobić wszystko, żeby ten zespół wyglądał na zespół pierwszoligowy. Dzisiaj brakowało kilku zawodników. Bartłomiej Wasiluk nie grał, chociaż kręcił się tutaj wokół boiska. Też zabrakło Jakuba Sylwestra. No i nie ma nowego nabytku, Chliba Buchała. Co z tymi zawodnikami? Znaczy był na meczu, ale przyszedł do nas wczoraj. Tak naprawdę to nie chcieliśmy tutaj go brać do grania. No i w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć. No, Sylwestr? Nie ma go już u nas. On miał kontrakt u nas na kilka miesięcy i miał pewne warunki, które musiał spełnić w kontrakcie. Nie spełnił i po prostu go nie ma. A z Wasilukiem co się dzieje? Czemu dzisiaj nie grał? Bartek ma problem z mięśniem dwugłowym i nie chcieliśmy ryzykować wyłączenia go z treningu i z gry na dłuższy czas. Kiedy się możemy spodziewać transferów? Czy coś już jest na rzeczy? Jesteście po słowie z jakimiś zawodnikami? Czy na razie to wszystko z sprawą otwartą? Kandydatów mamy na pewno, ale trzeba to wszystko finalizować. To musi być konkretnie, szybko, sprawnie załatwione, bo wie pan o tym, że dzisiaj zawodnika mamy, a jutro go rano możemy nie mieć. Taka jest piłka i nie tylko my się ludźmi interesujemy, ale inne zespoły też. Ile wzmocnień możemy się spodziewać w Resowi? Ile pan oczekuje zawodników, żeby dołączyli do tego klubu? Trudne pytanie. Ale bardziej to jest 10 czy 2? Odeszło od nas 12 ludzi. Przyszło 3. Czyli 9 potrzeba. Mogę odpowiedzieć w taki sposób na to pytanie. Matematyka prosta. 9 zawodników potrzebuje trener Mirosław Hajdo, żeby rywalizować na poziomie pierwszej ligi skutecznie. Dokładnie tak. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję.